Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to, że mogłem uczestniczyć w tej imprezie wczorajszej. Nie wątpimy. Wspaniali wykonawcy. I mam taką kopertę zalakowaną właśnie, którą właściwie jeszcze nie czytałem. Teraz odpieczętujesz. Tak, gdybym mógł położyć mikrofon. To może ja cię potrzymam. Dobrze, o, dziękuję bardzo. Ja będę otwierał i będę mówił, że szanowne jury, bo ja tylko jako jeden skromny członek tego jury jestem, natomiast zwróciło szanowne jury uwagę na to, że bardzo wysoki poziom wykonawczy i co najważniejsze, jury najbardziej zwracało uwagę na wykonanie tego utworu Rysia Rebelki, że te inne utwory były brane pod uwagę może mniej, w ten sposób powiem. A ocena przede wszystkim dotyczyła tych utworów, które były autorstwa, które są autorstwa Rysia Rebelki. I teraz będę czytał. Tak. W dniu 19 listopada 2010 podczas konkursu muzycznego zatytułowanego 18 Noc Bardów, to jest 18 już. No właśnie, imieniem Ryszarda Rebelki w kinie Sokół wręczono statuetkę Barda oraz nagrodę pieniężną, wręczymy dopiero, w wysokości 3000 zł, słownie 3000 zł, laureatowi. Wi? Ja nie dowiem, czy jest lepsze światło jakieś? Laureatowi. Laureatce? Laureatce. Ja już wiem. Czyli laureatem tegorocznego konkursu Noc Bardów jest Marta Raczyńska. Czytam dalej. Statuetkę wykonał starogardzki artysta pan Bernard Osowski. Nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł ufundował marszałek województwa pomorskiego pan Mieczysław Struk. Nagrodę Grand Prix natomiast w wysokości 1000 zł ufundował organizator imprezy, czyli razem 3000. Tak jest. Przyznania statuetki oraz nagrody pieniężnej dokonała komisja w składzie Jacek Sadowski, Henryk Sadowski, Rajmund Pałkowski i moja skromna osoba. Protokół sporządziła Ewa... Gdybyś mógł mi pomóc. Betcher. Betcher. Dnia 19 listopada 2010 roku. A rzecz zapisana na wspaniałym papierze firmowym Starogardzkiego Centrum Kultury, który jest organizatorem głównym Nocy Bardów. Mamy tutaj wymienioną laureatkę, ale czas, żeby dostała statuetkę. Poprosimy dyrektora Starogardzkiego Centrum Kultury o wręczenie tejże. No i taka widać. Szanowni Państwo, dzisiaj dajemy taką symboliczną nagrodę, oczywiście ona się zamieni w pieniądze. W zeszłym roku mieliśmy w kopercie, ja miałem tą kopertę w kieszeni i potem się pieniądze nie zgadzały, proszę Państwa, nie wiem czemu. Ja się rozumiem. Jeszcze raz chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim wykonawcom, którzy wczoraj wzięli udział w konkursowym dniu festiwalu, a dzisiaj chciałbym pogratulować laureatce. Moje naprawdę szczere gratulacje. Są drogi.